Dzięki nim się ruszamy, tworzą szkielet naszego ciała i chronią organy wewnętrzne. Zwykle nie zwracamy uwagi na kości, ale czasami dochodzi do awarii systemu. Kaszel może spowodować złamanie żeber. Niekiedy kości pękają. Innym razem rosną tam, gdzie nie powinny. Fibrodysplazja to najgorsza forma niepożądanego kostnienia. Dziś poznamy zagrożenia, które powstają, kiedy nasze kości zachowują się wbrew naturze. Zobaczymy też, jak radzą sobie z nimi ciało i nauka. Klątwa genów kości. This is Jake Grice. Oto Jake Grice, ma 9 lat. Cześć. Choruje na wrodzoną łamliwość kości. Każda kość w ciele tego chłopca, od stóp po czaszkę, o każdej porze dnia i nocy, tak się poruszam, narażona jest na złamanie. Jeśli ktoś nadepnie mi na stopę, może ją złamać. Jake mieszka z rodziną adopcyjną w Pekin w stanie Illinois. Cierpi na wrodzoną łamliwość kości typu trzeciego. Choroba ta dotyka jedną osobę na 70 tysięcy. Jest to rzadka choroba genetyczna, objawiająca się nadmierną kruchością kości i częstymi złamaniami. O ile kość zdrowego człowieka wygląda w ten sposób, zielony kolor pokazuje twardą kość, kości Jake'a wyglądają tak. Wyobrażam sobie, że Jake ma szkielet ze styropianu i tak go traktuje. Kości Jake'a są też zdeformowane. Ze względu na słabe, pałąkowate nogi, Jake nie jest w stanie chodzić. Podskakuje na pośladkach lub jeździ na wózku inwalidzkim. Do złamań dochodzi bardzo często. Kości Jake'a pękają prawie codziennie. Miał złamane wszystkie kości rąk i nóg. Cierpiał na złamania kompresyjne kręgów, nawet kręgów szyjnych. Łamał sobie kostki, kości śródstopia oraz palców. Przyczyna niezwykłej kruchości szkieletu kryje się w DNA. Mutacja genetyczna zaburzyła produkcję kolagenu. Kolagen to białko będące głównym składnikiem tkanki kostnej. Jest częścią ossyjny. W zdrowej kości włókna kolagenu przypominają ułożone na sobie cegły. Otaczają je składniki mineralne, takie jak wapń i fosfor. Kolagen można porównać z prętami zbrojeniowymi w budownictwie. Zapewnia kościom elastyczność, a składniki mineralne siłę. Ciało chorych na wrodzoną łamliwość kości wytwarza uszkodzony kolagen. Im większy jest defekt włókien kolagenu, tym słabszy staje się budulec kości i cały szkielet. Zdejmiesz buty? Tak. Będzie ci wygodniej i nic sobie nie złamiesz. 9-letni Jake doznał ponad 100 poważnych złamań i ponad 1000 mikropęknięć. Patrz, wszystkie kości całe, super. 2 tygodnie po narodzinach miał popękany cały szkielet. To cud, że Jake ciągle żyje. Poszliśmy po niego do szpitala, ale kilka kości Jake'a pękło jeszcze w trakcie ciąży. Kolejne złamania miały miejsce podczas porodu. Na zdjęciu rentgenowskim prawie nie widać kości, jakby były przeźroczyste. Miał 10 dni, a nikt go nawet nie przytulił.
Większość dzieci urodzonych z tak kruchymi kośćmi umiera po kilku miesiącach. Przy trzecim typie schorzenia do licznych złamań dochodzi jeszcze przed urodzeniem. Niektóre z nich bywają śmiertelne. Chirurg ortopeda Jake'a lękał się o jego życie. Chłopczyk cierpiał na wyjątkowo ostry typ choroby. Nie wiedzieliśmy, czy przeżyje kilka miesięcy, czy kilka lat. Prognozy nie były optymistyczne. Ale Jake pokonał przeciwności. Jego rodzice skonsultowali się ze światowej sławy specjalistą, doktorem Peterem Smithem. Poradziliśmy im, jak się zajmować chłopcem. Potem rozmawialiśmy o przyszłości, lekarstwach i metodach leczenia. Uszkodzony kolagen ma wpływ na długość kości. Chłopiec nigdy nie będzie wyższy niż 120 cm. Zwykłe codzienne czynności są dla niego śmiertelnie niebezpieczne. Łaskotanie może doprowadzić do złamania żebra. Wyciskanie kleju do złamania palca. Nawet zęby mogą pęknąć podczas szczotkowania. Zwykły katar jest dla niego niebezpieczny. Kaszel może spowodować złamanie żeber. Kości Jake'a łamią się przy każdej czynności. Upadek na głowę grozi śmiercią. Czaszka Jake'a jest niezwykle krucha. Dlatego w domu przestrzega się specjalnych zasad. Z wielu miejsc korzystam tylko ja. Mam własną windę, przełączniki, telewizor, komputer i łóżko. To moje łóżko. Jest niskie, żebym nie spadł i czegoś nie złamał. Chodźmy do łazienki. To moja umywalka. Mogę umyć zęby i ręce. To moja toaleta, to prysznic. Ani te udogodnienia, ani całodobowa opieka pielęgniarska nie mogą zapewnić Jake'owi zupełnego bezpieczeństwa. Jake tego nie rozumie. Porównałem jego kości do ugotowanych parówek. Są sztywne, ale bardzo kruche i łatwo się łamią. Typowym symptomem wrodzonej łamliwości kości typu trzeciego jest beczkowata klatka piersiowa. Uszkodzony kolagen osłabia mięśnie, także te odpowiadające za oddychanie. Deformacja klatki piersiowej ogranicza przestrzeń między płucami. Jake oddycha trudniej od zwykłych dzieci, gdyż jego płuca nie są w stanie się rozszerzyć. Chłopiec ma jednak ambitne cele. Marzy, żeby kiedyś chodzić. Bez pomocy innych i bez złamań. Rok temu Jake powiedział, że chce chodzić. Ostrzegałam, że to będzie długi i bolesny proces, ale on się uparł. Wypij mleko. Cel Jake'a jest prawie nieosiągalny dla kogoś o tak kruchych kościach. Potrzebujesz wapnia, wypij mleko. Ale 4 miesiące temu przeszedł operację wzmocnienia nóg. W jego kości wkręcono gwoździe chirurgiczne. Nie była to jedyna operacja w życiu Jake'a. Przez 4 tygodnie nosił gips od klatki piersiowej po stopy. Wciąż odzyskuje siły i czuje ból, choć od zabiegu minęły 3 miesiące. Jeśli Jake chce chodzić, musi wzmocnić mięśnie. Brawo!
Nie przestawaj, idź dalej. Poprawić elastyczność i gęstość kości. Oraz unikać nowych złamań. To nie będzie łatwe, ale Jake chce spróbować. Nie wiemy, czego się spodziewać. Zaczynamy wielką przygodę. Bolało. Choć kruche kości Jake'a Grice'a wymagają specjalnej troski, chłopiec doskonale się uczy. Dzieci cierpiące na tę chorobę zwykle są bardzo inteligentne. Kiedy dorosnę, zostanę nauczycielem i superbohaterem. Królowa Anglii. Niestety na wrodzoną łamliwość kości nie ma lekarstwa. Ciało Jake'a zawsze będzie wytwarzało wadliwy kolagen. Jake nie zamierza się poddawać. Wzmacnia kości, poddając się licznym terapiom. Ostrożnie. Jeśli coś mi złamiesz, dostaniesz szlaban. Od drugiego roku życia Jake przyjmuje pamidronian, lek zwiększający gęstość kości. Przychodzę na zabieg co 10 tygodni. Pielęgniarki aplikują lek dożylnie przez stały cewnik podskórny. Jedno ukłucie i koniec. Lek wprowadzany jest bezpośrednio do serca. Stamtąd trafia do kości. Dzięki niemu stają się one twardsze i silniejsze. Kość nie jest martwym organem. Nieustannie się odnawia. Odpowiadają za to dwa typy komórek. Jeden powoduje rozpad starej tkanki kostnej, drugi wytwarza kolagen, z którego powstaje nowa. U chorych na wrodzoną łamliwość kości komórki niszczące są nadaktywne, a komórki wytwarzające kolagen dostarczają wadliwy budulec. Pamidronian przedłuża życie komórek pierwszego typu. Dzięki temu kości stają się twardsze. Pobawimy się? Leczenie pomidronianem to 4-godzinny, męczący zabieg, ale Jake już do niego przywykł. Kiedy czekam na lek, lubię grać i oglądać filmy. Niestety wyniki rozczarowują. Choroba ma wyjątkowo ostry przebieg, a pamidronian nie zwiększył twardości kości w zauważalnym stopniu. Zaczepicie to? Ale kuracja przyniosła inny, zaskakujący efekt. W szpitalu lekarz zwykle prosi o określenie poziomu bólu w skali od 0 do 10. Jake nie wie, czym jest 0. Pamidronian łagodzi ból powstający w wyniku ciągłych złamań i mikropęknięć, choć nie wiadomo do końca dlaczego. Lekarze próbują wzmocnić kości Jake'a również w inny sposób. Kiedy chłopiec miał 3 lata, dr Jeff Aixon wkręcił w kości jego nóg i rąk gwoździe chirurgiczne. Gwóźdź zapobiega całkowitemu złamaniu. Ponieważ kości Jake'a były wygięte, przed wkręceniem gwoździ trzeba było je kilkakrotnie złamać. Operacja bardzo bolała. Musieli połamać mi ręce i nogi. Od 6 lat Jake żyje z gwoździami chirurgicznymi w kościach. Ale chłopiec urósł i gwoździe stały się za małe. Kilka miesięcy temu trzeba było je wymienić. Nowe gwoździe same się wydłużają i dalsze, równie bolesne zabiegi będą niepotrzebne. Mają one budowę teleskopową. Część gwoździa ukryta jest w pustej tubie. Obydwa końce przykręcono do kości. Kiedy kość urośnie, gwóźdź sam się wydłuży. To typowa procedura stosowana przy leczeniu chorych na wrodzoną łamliwość kości. Ale Aixon również wyprostował nogi Jake'a. Dzięki temu pewnego dnia chłopiec będzie mógł chodzić. Jake
Nadaliśmy nogom Jake'a kształt umożliwiający stanie, a w przyszłości chodzenie, oraz zmniejszający ryzyko złamania. 4 miesiące po zabiegu dr Aiksen sprawdza postępy rehabilitacji. Stań. Pochyl się do przodu. Pamiętaj, pupa nad stopami. Właśnie tak. Biodra Jake'a są tak słabe od ciągłego przebywania w pozycji siedzącej, że nawet wyprostowanie ciała staje się wyzwaniem. Usiądź. Bolało. Dla dziecka, które przez całe życie poruszało się na wózku, to niezwykle bolesne zadanie. Wciąż narzeka na ból. Pytamy, czy boi się, że będzie bolało, czy naprawdę go boli. Wciąż go o to pytamy. Terapia ta ma kluczowe znaczenie, jeśli Jake chce kiedyś chodzić. Wszystko, co robimy, jest formą terapii. Każda zabawa. Staramy się jak możemy, żeby Jake mógł kiedyś stanąć. Terapia wodna idealnie zwiększa ruchliwość i siłę, nie narażając kości Jake'a na złamanie. Ale Jake lubi wodę również z innych powodów. Najbardziej lubię pryskać tacie wodą w twarz. Tylko w wodzie Jake może doświadczyć takiej wolności. Wzmacnia słabe mięśnie, nie obawiając się złamania. Woda podtrzymuje ciało i chłopak może stanąć na własnych nogach. Zmniejsza też nacisk na stawy i kości. Chodzę na terapię wodną, żeby pewnego dnia stanąć i chodzić. Postaraj się złączyć stopy. Brawo. Teraz lepiej. W wodzie nie jest trudno ruszać nogami. Przychodzi mi to znacznie łatwiej. Zrób kilka kroków w moją stronę. Nie, przodem. Cofasz się? Połóż stopę na mojej nodze i się odepchnij. Podnosząc zabawki z dna basenu, Jake wykonuje bardzo ważne ćwiczenia. Zwiększa objętość płuc, bo kiedy nurkuje, musi wstrzymywać oddech. Raz, dwa, trzy, start. A powiększenie objętości płuc ma dla Jake'a ogromne znaczenie. Chorzy na wrodzoną łamliwość kości zwykle umierają na choroby płuc. Podczas oddychania płuca kurczą się i rozszerzają. Ale mięśnie międzyżebrowe oraz tkanka płuc na Jake'a są słabsze przez uszkodzony kolagen. Deformacja klatki piersiowej uniemożliwia głębokie oddychanie. Zanurkuj najgłębiej jak potrafisz. W dzieciństwie Jake często chorował na groźne infekcje, takie jak zapalenie płuc. Ale im więcej ćwiczy, tym mniej jest na nie podatny. Pływanie zwiększa objętość płuc, zmuszając je do optymalnego wykorzystania dostępnego miejsca. Ćwiczenia w wodzie wzmocniły Jake'a i umożliwiły mu podjęcie trudniejszych form terapii. Cześć. Zapraszam. Uczestniczę w tej terapii, bo chcę stać i chodzić. Tak jak podczas pływania. Jeszcze nie. Schowaj pupę. To najważniejsze i najtrudniejsze ćwiczenie.
Wspaniale. Używając niewykształconych mięśni, musi rozwinąć poczucie równowagi i przetestować osłabione kości. Uwaga na stopy. W porządku. Oraz wykonywać zróżnicowane ruchy. Jake robi wolne postępy. Jak się czujesz, próbując stać? Jakbym coś naprawiał. Spełnienie marzenia o chodzeniu zależy od tego, czy jego słabe kości będą w stanie unieść ciężar ciała. Tato, chodźmy. Grace'owie jadą do Chicago na konsultację z doktorem Peterem Smithem, który opiekował się Jake'iem w dzieciństwie. W porządku? Nie mogę się doczekać spotkania z doktorem. Nie wiem, w jakim stanie jest Jake. Chętnie sprawdzę, jak sobie radzi. Kamień, nożyce, papier. Czy nadmiernie obciążony i kruchy szkielet udźwignie ciężar ciała, a dziecko będzie w stanie chodzić? Już jesteśmy? Rodzina liczy, że dr Smith udzieli im odpowiedzi. Złamiesz mu coś, zanim dojedziemy. Po krótkim postoju Jake nagle zaczął jęczeć z bólu. Przepraszam. Zdaje się, że złamał kość. Mówi Ginny Grice. Jake złamał nogę. Kiedy wchodziliśmy do samochodu, zahaczyło lusterko. Będziemy za kilka minut. Dr. Smith wie o wszystkim. W porządku? Imponujące. Ja bym płakał. Wpierw trzeba złożyć złamanie. Dr. Smith na nas czeka. Podniesiesz nogę? Rzeczywiście spuchła. Uważaj, żeby mnie nie uderzyć. Nie uderzę, obiecuję. Chorzy na wrodzoną łamliwość kości ciągle doświadczają cierpienia, ale Jake ma znacznie wyższą wytrzymałość na ból od zwykłego człowieka. Przyzwyczaił się do ciągłych złamań. Zwykły człowiek, kiedy złamie nogę, wyje z bólu i błaga o zastrzyk przeciwbólowy. A on prosi o ibuprofen, bo chce odzyskać panowanie nad ciałem. Niesamowite dziecko. Co słychać? Jako że ból nogi jest coraz większy, Jane podaje chłopcu lek poprzez gastrostomię. Nie smakuje tak źle. W przeciwieństwie do cewnika dosercowego, gastrostomia umożliwia dostęp do żołądka. Chłopcu założono ją w dzieciństwie. Obecnie za jej pomocą podaje mu się głównie niesmaczne lekarstwa. Tymczasem przychodzi dr Smith. Witajcie. Miło pana widzieć. Wpierw zrobimy prześwietlenie, potem spotkamy się w tamtej sali. Nie usztywniałam złamania, żeby nie ściągać opatrunku. Wiemy, że ma gwóźdź. Gwoździe chirurgiczne w nogach Jake'a mają wzmocnić kości i zapobiec poważnym złamaniom. Będzie bolało. Nie ruszaj się przez chwilę. Ale dzięki nim zabieg nie jest mniej bolesny. Weź głęboki oddech. Boję się złamania. Na zdjęciach widać, że gwoździe chirurgiczne spełniły swoją rolę. Wzmocniły delikatne kości Jake'a. Wygląda całkiem dobrze. Bez gwoździa złamałaby się cała kość. Teraz pęknięcie ma głębokość zaledwie kilku milimetrów. Prawie skończyliśmy. Usztywnienie ledwo dostrzegalnego złamania pokazuje, jak trudne jest życie chorych na wrodzoną łamliwość kości. Skończyliśmy. Dziękuję.
Po nastawieniu nogi dr Smith może wreszcie spotkać się z Jake'iem i z jego rodzicami. Liczyłem na zwykłą rozmowę, ale spotkaliśmy się w dość dramatycznych okolicznościach. Nie wszystko da się przewidzieć. Syn chorował na płuca i miał problemy z odżywianiem. Coś się zmieniło? Zdecydowanie. A co z oddychaniem? Chrapie? Nie. Jake robi niezwykłe postępy. Niestety kości są znacznie mniej twarde niż spodziewał się lekarz. Twardość kości się polepszyła, ale wciąż jest za mała. Kości Jake'a mają gęstość 40% mniejszą niż zdrowi ludzie oraz 10% mniejszą niż przeciętni chorzy na wrodzoną łamliwość kości. Dr. Smith uważa, że Jake powinien przyjmować większą dawkę pamidronianu. Intensywna terapia lekowa polepszyłaby zdolność ciała do odbudowy kości i zbliżyła Jake'a do celu chodzenia. Nadal jednak nie ma leku na tę chorobę. Przyczyna schorzenia jest genetyczna i w przyszłości zapewne będzie ono leczone genetycznie. Z wrodzoną łamliwością kości można żyć. Znam 70-latków cierpiących na tę chorobę, wcale nie wyższych od Jake'a. W przyszłości komfort jego życia znacznie się poprawi. Nie będzie potrzebował tylu lekarzy. Masz pytania? Żadnych? W takim razie dziękuję za wizytę. Nie widziałem Jake'a przez 7 lat. Cieszę się, że dobrze sobie radzi. A niech mnie. Dr. Smith nie mógł zagwarantować, że Jake będzie chodził, ale dzięki wyższej dawce pamidronianu jego kości staną się nieco twardsze. Największy podziw budzi niezłomna postawa chłopca. Nie różni się od innych dzieci, mam tylko kruche kości. Podczas gdy Jake ma problem z kośćmi, którym nieustannie grozi złamanie, inni cierpią na odmienną chorobę. Ich kości rosną, zmieniając mięśnie, ścięgna i stawy w drugi szkielet i zamykając ciało w kościanej zbroi. Choroba towarzyszy mi na co dzień. Fibrodysplazja to najgorsza forma niepożądanego kostnienia. Dla 700 ludzi żyjących obecnie na świecie kość nie jest zwykłym budulcem szkieletu. To przerażający żywy organ, rozrastający się bez żadnej kontroli oraz zagrażający mięśniom, stawom i wiązadłom. Ludzie ci cierpią na tajemniczą, nieuleczalną chorobę, zwaną postępującym, kostniejącym zapaleniem mięśni, czyli na fibrodysplazję. To jedna z najrzadszych chorób. Ludzie, u których ją zdiagnozowano, musieli spełnić 20 warunków. W Stanach Zjednoczonych mieszka około 300 chorych. Kości chorego rozrastają się w niekontrolowany sposób. W każdej chwili w wyniku drobnego zranienia albo nawet stłuczenia mięśnie, ścięgna i wiązadła mogą zmienić się w kość, a stawy zasklepić. Choremu grozi uwięzienie w drugim szkielecie. Skostnienie jest nieodwracalne. Fibrodysplazja to najgorsza forma niepożądanego kostnienia. To również jedyna znana medycynie przemiana jednego organu w drugi. Serce nigdy nie stanie się płucem, a wątroba nerkami. Ale w przypadku fibrodysplazji mięśnie, ścięgna i wiązadła zmieniają się w kość. Na pierwszy rzut oka 28-letnia Holly Pulano cierpi na ostrą formę artrytyzmu. W rzeczywistości od 16 roku życia choruje na fibrodysplazję. Fibrodysplazja towarzyszy mi na co dzień.
Najgorsze jest to, że ta choroba nigdy nie ustąpi. Chciałbym się przyjrzeć ruchom twojego karku. Spójrz w dół, w górę. 50% ruchliwość. W ciągu 12 lat choroba zaatakowała wiele części mojego ciała, w tym kark, ręce, plecy, barki. Jej lekarz, specjalista od fibrodysplazji, Frederick Kaplan, zbadał każdego żyjącego chorego na świecie. Obejrzyjmy plecy. U chorych takich jak Holly nowe kości mogą wyrosnąć w każdej chwili. Pierwszymi objawami są bolesne opuchnięcia zwane przebłyskami. Nie stwierdziłem nowych przebłysków. Nadwyrężone mięśnie wydzielają mikrołzy. Dlatego przebłysk może wywołać zarówno zwykłe ćwiczenie fizyczne, jak i poważne złamanie. Każdy stan zapalny może spowodować utworzenie się nowej kości. Boję się, że nawet po uderzeniu wystąpią przebłyski. W każdej chwili moje stawy lub mięśnie mogą na zawsze skostnieć. Kiedy zdrowy człowiek uderzy się albo skaleczy, przystępuje do działania jego układ odpornościowy. Komórki odpornościowe skupiają się na ranie i naprawiają uszkodzoną tkankę. U chorych na fibrodysplazję te same komórki niszczą zarówno uszkodzoną tkankę, jak i zdrową w jej pobliżu. Żywe pozostają wyłącznie komórki macierzyste, z których mogą wykształcić się różne typy tkanki. U zdrowych ludzi będzie to tkanka łączna włóknista. U chorych na fibrodysplazję chrząstka, a następnie kość. Mięśnie zmieniają się we wstążki i płytki kostne. Unieruchamiają stawy i całkowicie uniemożliwiają ruchy. Czasami trudno jest określić przyczynę skostnienia. Niekiedy przebłyski powoduje infekcja wirusowa, na przykład grypa. Nawet szczepienie albo zastrzyk znieczulający u dentysty może doprowadzić do skostnienia biodra, ramienia lub szczęki. Choroba ma jeden wczesny symptom. Na stopie widać deformację podobną do palucha koślawego. Pomijając to zniekształcenie, noworodki chore na fibrodysplazję wyglądają normalnie. Niestety niewielu lekarzy potrafi rozpoznać ten symptom. Głównie dlatego, że fibrodysplazja jest rzadką chorobą. Ktoś to zauważył? Owszem. Twoja matka? Ale nie sądzili, że to coś poważnego. U większości chorych przebłyski występują we wczesnym dzieciństwie. Holly żyła w nieświadomości, dopóki forsowne ćwiczenia nie wywołały bolesnej opuchlizny. Miałam 16 lat. Grałam w szkolnej drużynie koszykówki i codziennie biegałam po kilkanaście kilometrów. Ciężko ćwiczyłyśmy, ale moje ciało do tego przywykło. Pewnego dnia zaczęła narzekać na ból barków. Na karku miała wielki guz. Wiedziałam, że dzieje się coś złego. Opuchliznę stwierdzono w 7 miejscach. Na karku, na barkach, na plecach, ramionach i brzuchu. Tydzień później lekarze zdiagnozowali fibrodysplazję. Wyprostuj ręce tak, jak potrafisz. Teraz zegnij. W ciągu 12 lat zdolności motoryczne Holly uległy znacznemu pogorszeniu. Dr Kaplan stale kontroluje stan pacjentki. Cieszę się, że nie masz żadnych nowych przebłysków, ale zapewne nie czujesz się zbyt komfortowo. Moje ciało jest sztywne. Chociaż Holly pozostaje sprawna ruchowo, wie, że choroba może zaatakować w każdej chwili. Staram się zrobić jak najwięcej, dopóki jestem w stanie, bo za tydzień mogę zostać unieruchomiona.
To jedna z największych wad tej choroby. Przypomina niedźwiedzia, który śpi tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Właśnie. Ale kiedy się obudzi, jest wściekły. Najstraszniejsze, że muszę z nią żyć. Holly grozi skostnienie wszystkich stawów. Taki los spotkał najsłynniejszego chorego na fibrodysplazję. Oto Harry. Holly Pulano wie, że jej mięśnie, wiązadła i ścięgna w każdej chwili mogą zmienić się w kości. Ale jej ciału grozi zamknięcie w kościanej zbroi. Ludzie narzekają, że kark im zesztywniał. Mój jest sztywny każdego dnia. Na razie nie ma lekarstwa na fibrodysplazję. Dziękuję. Ale naukowcy coraz lepiej rozumieją przyczyny tajemniczej choroby. Kiedy 20 lat temu zaczynaliśmy badanie nad fibrodysplazją, nie wiedzieliśmy nawet, czy to choroba genetyczna. Dopiero w 2006 roku, po ponad 15 latach badań, zespół naukowców dr. Kaplana i jego koleżanki Eileen Shore ustalił przyczynę fibrodysplazji. Ale początki nie były łatwe. Kiedy zaczęłam interesować się fibrodysplazją, niewiele wiedziano o tej chorobie. Dotąd badanie mutacji genetycznych opierało się na śledzeniu zmian w obrębie rodzin. Ale jako że fibrodysplazja jest rzadką chorobą, a jeszcze rzadziej dziedziczoną, nie mieliśmy wielu okazji do jej obserwacji. Spróbujesz jeszcze raz? Jasne. Dr. Shore's colleague. Koleżanka dr Shore, Mei Chi, skrupulatnie badała dostępne dane, aż pewnego dnia nastąpił przełom. Mei Chi przyszła do mnie, mówiąc, znalazłam ten gen. Wielu ludzi uważało podobnie, ale dalsze badania wykazywały, że popełnili błąd. Dr Shore zaczęła przeglądać dokumentację, a Mei Chi prowadziła dalsze testy. Wszystkie zakończyły się takim samym wynikiem. Mamy potwierdzenie. Doskonale. Byliśmy zdumieni. U wszystkich chorych na fibrodysplazję stwierdzono taką samą zmianę genetyczną. Przyczyną choroby była mutacja jednego genu, zwanego ACVR1. Za fibrodysplazję odpowiadał ACVR1, czyli receptor aktywiny 1A. Geny są planem budowy organizmu. Znajdują się w nich informacje dla białek pełniących funkcję budulca. W naszych komórkach występują białka różnego rodzaju. Kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania ma kształt. U chorych na fibrodysplazję mutacja genetyczna zmienia kształt białek odpowiedzialnych za kontrolę rozrostu kości. W zdrowych organizmach białko zwane receptorem białek morfogenetycznych kości działa niczym zawleczka granatu, powstrzymując proces budowy szkieletu. Fibrodysplazja jest efektem uszkodzenia takiej zawleczki. Kości mogą tworzyć się w następstwie nawet niegroźnych stanów zapalnych. Chorobę tę można porównać do bomby atomowej, a zmutowany gen do reakcji termojądrowej. Rana, która u zdrowych ludzi goi się bez trudu, tutaj może spowodować wybuch. Jeden z najcięższych znanych przypadków fibrodysplazji znajduje się w filadelfijskim Mutter Museum. Kaplan pokazuje Holly, jak jej choroba wygląda od środka. Oto Harry. Szkielet Harry'ego Eastlacka stoi w tej pozycji, w której znajdował się za życia, sztywny i przygarbiony. Jest cennym materiałem badawczym dla lekarzy takich jak Kaplan.
Tak naprawdę Harry miał dwa szkielety. Jeden zwykły i drugi stworzony przez chorobę. Mając 5 lat, Harry złamał lewą nogę. Złamanie nie zrosło się prawidłowo, a kolano i biodro zaczęły sztywnieć. Na mięśniach uda, na plecach i na barkach wytworzyły się kości. Do 25 roku życia skostnieniu uległy kręgi, powoli zniekształcając kręgosłup. Przed śmiercią Harry poruszał wyłącznie ustami. Kiedy człowiek się podnosi, pracuje mięsień czworoboczny grzbietu. Jeden z największych ludzkich mięśni. U niego zmienił się w trójkątną kość. Za całą przemianę odpowiada jeden gen. Niesamowite. Zidentyfikowanie feralnego genu wyznaczyło nauce nowy cel – znalezienie lekarstwa. Ale wiedza o niezwykłych zdolnościach ciała do tworzenia kości ma znaczenie nie tylko dla chorych na fibrodysplazję. Wyobraź sobie, że moglibyśmy budować takie kostne włókna i płytki. Tam, gdzie naprawdę są potrzebne, właśnie. To by pomogło wielu ludziom, milionom ludzi, cierpiącym na zwykłe choroby. Kontrolując taki gen, zyskalibyśmy niezwykłe możliwości. To, co dla jednych jest straszliwą chorobą, dla innych może być nadzieją na lepsze życie. Chorzy na fibrodysplazję liczą na bardziej przyziemne rezultaty. Mam nadzieję, że uda nam się opracować lekarstwo powstrzymujące tworzenie się kości, a nawet cofające zmiany. Kiedy Kaplan i jego koledzy pracują nad lekarstwem, Holly, pomimo coraz sztywniejszego kręgosłupa, próbuje prowadzić normalne życie. Staram się poruszać jak najostrożniej. Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Holly porusza szyję w bardzo ograniczonym zakresie. Nie może podnieść ramion ani unieść ich nad głowę. Ma kręgosłup zbyt sztywny, żeby się w pełni pochylić, a ruch bioder ogranicza kość, która utworzyła się na plecach. Cześć, co słychać? Mimo to wciąż pracuje w branży budowlanej. Dostosowała też dom do obecnego stanu. Nie dosięgnę wyżej niż półka, dlatego proszek do prania i wszystko, co potrzebne, trzymam na tej wysokości. Niezbędne rzeczy są ustawione stosunkowo nisko. Dzięki temu potrafię się obejść bez pomocy. Dźwiganie koszy z praniem byłoby uciążliwe, dlatego od razu wieszam ciuchy na wieszakach. Noszę je w jednej dłoni, drugą mam wolną. Gdybym straciła równowagę, mogę się czegoś chwycić. Zdrowy człowiek po prostu włożyłby wieszak do szafy, ale ja muszę podejść do drążka tak blisko, jak to możliwe. Żeby powiesić koszulę, muszę wspiąć się na palcach. Fibrodysplazja wpływa na moje życie codzienne. Nie mogę rozczesać włosów zwykłą szczotką, ani nic z nimi zrobić. Nic jednak nie powstrzyma Holly, kiedy zaczyna mówić o swojej chorobie. Czuję, że nie zachorowałam bez powodu. Muszę zrobić dla innych wszystko, co w mojej mocy. Jest doskonałą rzeczniczką, zwłaszcza, że wielu chorych nie miało tyle szczęścia, co Holly. Cierpiąca na fibrodysplazję Holly pomaga innym chorym. Stałam się ich rzeczniczką. Staram się, jak mogę, szerzyć wiedzę o tej niezwykłej chorobie. Na Międzynarodowym Zjeździe Chorych na Fibrodysplazję w San Diego Holly opowiada o swoim codziennym życiu.
Cieszę się, że możemy się spotkać i podzielić doświadczeniami, bo nie mamy zbyt wielu takich okazji. Chorzy na fibrodysplazję różnią się ze względu na stopień upośledzenia zdolności ruchowych. Najcięższe przypadki często bywają rezultatem błędnej diagnozy. Lekarze rzadko kiedy prawidłowo oceniają spuchnięcia u dzieci. Przebłyski często bierze się za nowotwór. Fibrodysplazję rozpoznano u mnie w wieku 3 lat. U mnie, kiedy miałam 1,5 roku. 1/3 chorych poddano niebezpiecznym i niepotrzebnym zabiegom, które często tylko przyspieszały tworzenie się kości. Biopsja, chemioterapia i naświetlania uszkadzają tkankę, pogarszając stan chorych. Fibrodysplazja wpływa również na inne układy. U połowy chorych stwierdzono utratę słuchu, niekiedy w wyniku skostnienia ucha środkowego. Trzy kosteczki słuchowe to najdelikatniejsze kości w ludzkim ciele. Kiedy ulegną zrośnięciu, dźwięk nie dociera do ucha i następuje częściowa lub całkowita głuchota. Wielu chorych ma również ograniczoną ruchliwość szczęki, znacznie utrudniającą jedzenie. Jest to efekt zrośnięcia stawów skroniowo-żuchwowych. Może je spowodować zbyt szerokie ziewnięcie lub zabieg dentystyczny. Ostatnio najbardziej zasmuciła mnie utrata ruchliwości szczęki. Otwieram usta tylko w ograniczonym zakresie. Ale najgroźniejsze dla chorych są zmiany w obrębie klatki piersiowej. Chorobie towarzyszy zespół niewydolności klatki piersiowej, atakujący części ciała podtrzymywane przez żebra, chrząstki żebrowe, mostek i kręgosłup. Kiedy zdrowy człowiek oddycha, jego płuca zwiększają objętość, wypychając żebra do przodu. Jest to możliwe dzięki elastycznym mięśniom łączącym żebra ze sobą i z kręgosłupem. Kiedy płuca wypełniają się powietrzem, poruszają się też stawy żebrowo-kręgosłupowe. U części chorych na fibrodysplazję stawy te nie wykształciły się prawidłowo lub skostniały. W efekcie kręgosłup ulega skrzywieniu, naciskając na serce i płuca. Niekiedy stawy kostnieją tuż po urodzeniu, a późniejsze przebłyski dodatkowo ograniczają ruchy klatki piersiowej. Z czasem płuca zostają unieruchomione. Chory oddycha z coraz większą trudnością. Płuca stają się podatne na infekcje. Może też rozwinąć się zapalenie płuc, jedna z najczęstszych przyczyn śmierci chorych. Na nie zmarł w 1973 roku Harry Eastlack. Średnia długość życia chorych na fibrodysplazję wynosi około 45 lat. Obecnie rokowania są coraz lepsze, a Holly i inni pacjenci liczą, że w końcu powstanie lekarstwo na ich chorobę. Jestem przekonany, że potrafimy stworzyć lekarstwo powstrzymujące formowanie się kości. Wyzwaniem jest leczenie bez uszkodzenia organów wewnętrznych. Opracowanie takiego lekarstwa wiązałoby się z odkryciem metody zahamowania narastania kości i odwrócenia zmian. Sama myśl o tym, że kiedyś będę mogła unieść ramiona, daje mi nadzieję. Dzięki skomplikowanej budowie wewnętrznej i zewnętrznej, kości umożliwiają ciału poruszanie się, podtrzymują i chronią różne organy. Tylko wyjątkowo silni ludzie są w stanie zmierzyć się z życiem, kiedy funkcje te ulegną zaburzeniu. Każdy dzień walki ze złamaniami
lub niekontrolowanym tworzeniem się kości przybliża nas do przezwyciężenia klątwy genów. Na zlecenie Hipace Media Eurocom Studio, tekst Janusz Winiarski.